się w miejscowości Bresanvito na północy Włoch, w gospodarstwie Kolombaja, które liczy sobie około 500 sztuk bydła. Zostaliśmy tu zaproszeni przez producenta ładowarek teleskopowych i wozów paszowych firmy Fares. Podczas pokazu zaprezentowano nam ładowarkę model 745 VPS ETOP oraz wóz samojezdny o pojemności aż 33 metrów sześciennych z najszerszym dostępnym na rynku frezem, wyposażonym dodatkowo w rozdrabniacz do słomy, który przycina ją na zadaną długość. Cała maszyna, mimo swych niemałych rozmiarów, jest bardzo zwrotna i ekonomiczna. W użytkowaniu, dzięki rozwiązaniu EcoMix, które pozwala regulować obrotami silnika, to z kolei przyczynia się do redukcji kosztów paliwa. W jednostce tej znajduje się aż 6-cylindrowy silnik Iveco o mocy 246 koni mechanicznych. Operator tego wozu ma kontrolę także nad obrotami wałka frezu, ślimaków, prędkością taśmy wyładowczej. W tym modelu zastosowano również system spryskiwaczy zapobiegający nadmiernemu pyleniu. Podczas wizyty zwiedziliśmy także fabrykę samego producenta, który projektuje i konstruuje od podstaw swoje maszyny w niewielkiej miejscowości Breganze na północy Włoch. Tu powstają wozy ciągnione, samojezdne oraz ładowarki teleskopowe na trzech niezależnych liniach produkcyjnych.